W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę o współpracę ze spółdzielnią, a w sumie z spółdzielczym klubem Małego Piłkarza. Jest to umowa, która wyszła jakby z inicjatywy właśnie UKS-u. Wystąpiliśmy z takim pismem właśnie do spółdzielni, żeby po w sumie 8 latach współpracy już, żeby to przeszło na taką oficjalną stronę. A skąd pomysł? No bo Klub Małego Piłkarza ma w spółdzielni 10-lecie w tym roku i po prostu, żeby to tak uhonorować, te 10-lecie i tą naszą współpracę 8-letnią, no to po prostu taki pomysł, żeby tak właśnie zrobić, żeby to zrobić już oficjalnie, żeby zapisać sobie parę punktów, które będziemy wzajemnie spełniać, a ważnym takim na przykład punktem umowy jest to, że my jako UKS będziemy pomagać w naborze dzieci do Klubu Małego Piłkarza, do spółdzielni, gdzie trafiają dzieci właśnie 3, 4, 5-letnie, a my później, jak dzieci już idą do szkoły, to będziemy przejmować i po prostu kontynuować to szkolenie piłki nożnej. Dziś podpisanie umów przez 3 dzierżoniowskie kluby. Dlaczego Lechia Dzierżoniów włącza się w tą akcję? Lechia Dzierżoniów włącza się we wszystkie akcje, które promują piłkę nożną w Dzierżoniowie. Szczególnie zależy nam na rozwoju młodych piłkarzy, którzy jak wiemy są zapleczem dla pierwszej drużyny, dla juniorów. Także popieramy takie wszystkie działania, tak samo jak wcześniej popieraliśmy działania z Akademią, tak samo popieramy działalność Spółdzielni Mieszkaniowej i Klubu Młodego Piłkarza. Co wam da ta umowa? Ta umowa da nam, tak jak powiedziałem, przede wszystkim na rybek. Da nam przede wszystkim przegląd najmłodszych dzieci, które trenują piłkę nożną, uprawiają sport może najpierw, a do później dzięki temu będziemy mogli wyłaniać dzieci, które grają w piłkę nożną. Mogą kontynuować później swoją karierę w szkółce piłkarskiej w UKS-ie. Panie burmistrzu, jedność buduje? Wydaje mi się, że tak. Zawsze w większej grupie większa siła. My się bardzo cieszymy, że kluby w Dzierżoniowie dobrze się rozwijają. Dla nas, dla władzy, wszystkie kluby grają w jednej drużynie, w drużynie pod nazwą Dzierżoniów. Cieszymy się, że się dobrze rozwijają, że coraz więcej dzieci uprawia sport, trenuje. Dzierżoniów jest miastem sportu. Chcemy wspierać dzieci, a także chcemy inwestować w obiekty sportowe, aby co roku przybywało ich w Dzierżoniowie i żeby dzieci mogły korzystać z jak najlepszych warunków do trenowania. Ale zazwyczaj była taka cicha rywalizacja. Dziś jest takie wspólne zaangażowanie, by ta piłka nożna się rozwijała w Dzierżoniowie. Czy była rywalizacja, to nie wiem. Wiem, że zawsze ta piłka łączyła. Ta piłka powodowała to, że łączyła pokolenia. No Dzierżoniów jest najstarszym klubem, Lechia Dzierżoniów jest najstarszym klubem w Dzierżoniowie. Ma tradycję, chyba każdy, czy starszy, czy młodszy, czy więcej, czy mniej, grał w tym klubie. My się cieszymy, że Lechia Dzierżoniów i szkółki, które działają u nas w mieście, są coraz bardziej profesjonalne, że ich wychowankowie grają już w najwyższych klasach rozgrywkowych i to jest chyba taka satysfakcja dla miasta, bo dla nas jest to kapitalna promocja, jak słyszymy, że wychowany Lechii Dzierżoniów strzela gole czy dla Zagłębia Lubin, czy dla Legii Warszawa. Traktujemy to jako promocyjnie i trzymamy kciuki, aby dalej się dobrze piłka nożna i inne dyscypliny w Dzierżoniowie rozwijały. Panie prezesie, dzisiejsza umowa to ważna umowa dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie? Myślę, że tak. Jest to porozumienie takie intensyjne z okazji 10-lecia funkcjonowania Spółdzielczego Klubu Małego Piłkarza, bo to już 10 lat temu daliśmy taki impuls dla rodziców na terenie osiedli, żeby czas wolny dla najmłodszych dzieciaków spędzać w sposób aktywny. Rok później powstała szkółka piłkarska UKS Lechii Dzierżoniów i to szkolenie przez te lata było prowadzone. Teraz po zmianie władz samorządowych Dzierżoniowa, jak również po zmianie zarządu Lechii Dzierżoniów, pojawił się taki pomysł, żeby wszystkie działania wszystkich organizacji, które są związane ze szkoleniem dzieci, jeżeli chodzi o piłkę nożną, powiązać, żeby było takie porozumienie powiązane, które nie będzie tylko pustym porozumieniem, ale z którego będą wychodziły konkretne działania koordynujące szkolenie dzieci od najmłodszych. To jest najważniejsze, od 3-4-latków, które są szkolone w Spółdzielczym Klubie Małego Piłkarza pod profesjonalnym okiem trenera Alberta Połubińskiego, który piękną kartę historii w Lechii Dzierżoniów sobie zapisał i nie tylko w drużynach i w Polsce i zagranicznych. I te 3-4-latki zaczynają w Spółdzielczym Klubie Małego Piłkarza, potem po treningu na tym poziomie wiekowym przechodzą do szkółki piłkarskiej UKS Lechia Dzierżoniów i na bazie tego porozumienia mają przechodzić potem do Lechii Dzierżoniów, żeby to szkolenie od początku do końca od najmłodszego dzieciaka było w sposób pełny zrealizowane. Życie sportowe i kulturalne kwitnie w spółdzielni. No myślę, że nie to jest najważniejsze, żebym tutaj bardzo mocno
piał i pokazywał, jak jest cudownie, ale staramy się realizować różnego rodzaju działania, czego również podkreśleniem tego jest dzień dzisiejszy, bo to już naprawdę 10 lat ciężkiej pracy, ale bardzo radosnej i owocnej pracy z tymi malutkimi dziećmi, które już w tej chwili, część z nich jest mocno zaawansowanymi juniorami. A przypomnę, że rzeczywiście Spółdzielnia Mieszkania w Dzierżoniowie prowadzi Spółdzielczy Dom Kultury, który daje zajęcie w czasie wolnym dla takich dzieci od lat 3-4, na przykład od takich form sportowych, do klubu seniora i nawet niebawem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, no, dla osób, które są w jesieni naszego życia. Także bardzo serdecznie zapraszam do korzystania ze wszystkich form działalności Spółdzielczego Domu Kultury, w tym również Spółdzielczego Klubu Małego Piłkarza.